Judy Garland, jedna z największych gwiazd Hollywoodu, była bohaterką sobotniego spektaklu w sali Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Spektaklu gorąco przyjętego przez olesińską publiczność. Stał się tak za sprawą znakomitej kreacji Hanny Śleszyńskiej, która w postać Judy wcieliła się całą sobą. Ponieważ postrzegana byłam jako gruba, szefowie wytwórni postanowili mnie odchudzić. Zdecydowali, że zamiast posiłków mam pić rozsód skóry. Przez 17 lat. Tylko rosół skóry i woda, nic więcej. Na samą myśl o rosole skóry żygam dalej niż widzę. O. Jest pani aktorką komediową, a Judy Garland to właściwie postać tragiczna. Samobójcze próby, alkohol, narkotyki, na dodatek 5 mężów. Czy trudno było pani wcielić się w tą postać Judy? Ale to ta sztuka była przetłumaczona, właściwie ta sztuka jest poważna, tragiczna w swojej tej pierwotnej wersji i Sławek Chwastowski za zgodą autora pododawał trochę tekstów, pozmieniał i stworzył troszeczkę taki nowy tekst, żeby odciążyć ten tragizm życia artystki, żeby trochę to się ocierało tak właśnie tu śmiech, a tutaj takie momenty, kiedy tak jednak zatyka z powodu tego życiorysu. I to jest dla mnie, jak gdyby była tylko taka bardzo smutna jakaś sztuka, nie wiem, no, że musiałabym przeczytać tekst, ale mi się wydaje, że to jest dobrze, że dzięki temu, bo Judy Garland miała ogromne poczucie humoru. Lubiła żarty, lubiła dowcipy, była taka pełna życia, także to W tej wersji, kiedy jest właśnie są te opowieści o Long John Dudley, o jakieś takie wtręty komediowe, śmieszne, że to jest lepiej tak. Ja taką wersję poznałam i mi się to spodobało, że właśnie jest taki bardzo współczesny ten tekst. To jest tekst, niby dotyczy roku 69. Okazało się później, że to był jej ostatni koncert w Kopenhadze. Mój tato umierał wtedy na gruźlicę, ale matka zabroniła mi o tym mówić, żebym, broń Boże, nie rzuciła pracy w studio. Kiedy później, już po śmierci taty, robiła mi z tego powodu wymówki, odpowiadała krótko. Zamknij mordę, idiotko. Wiesz, że ja facetom w studio musiałam nadstawić dupy, żeby cię tam przyjęli? Spójrz tylko na siebie, gruba garbata bez szyi. O, dzięki mnie zostałaś gwiazdą. Dzięki mnie. Tekst tej sztuki jest pisany językiem dosadnym, ale przez to jest bardzo współczesny i właściwie mógłby dotyczyć wielu artystów, a w kontekście śmierci Amy Winehouse, czy Michaela Jacksona, czy wielu innych artystów, widzimy nagle, że to nie jest tak odległe te czasy. Tutaj niby dotyczy lat 60., ale mógłby mówić o każdym dzisiaj w showbiznesie, jakimś takim artyście uzależnionym od środków różnych takich dopingujących i od leków. Michael Jackson, co miał wypisywane na życzenie recepty i tego to samo. Judy Garland garściami była karmiona lekami od dziecka i gdzieś tam była uzależniona od tego. Więc to jest taki tragizm artysty, który jest wciągnięty w całą taką machinę. Rzeczywiście grali po kilka nieraz koncertów dziennie, już jako dziecko. Promocja, jak była Czarnoksiężnika z Oz, wozili ich po całych Stanach. Własność wytwórni, dlatego mimo tego trudnego tytułu brzmiącego własność, znana jako Judy Garland, to mówi o tej zależności i naprawdę mogły dotyczyć dzisiejszych, współczesnych nam artystów show biznesu. No właśnie zastanawiam się, czy przypadkiem życiorys Judy Garland nie jest przestrogą dla tych wszystkich młodych aktorów, którzy tak żarliwie walczą o popularność. Dzisiaj nie ma właściwie już wyjścia. Każdy walczy o swoje. Jeszcze w momencie, kiedy ja zaczynałam, w zawód wchodziłam, było inaczej. Wtedy każdy aktor trafiał do teatru, terminował w teatrze, później starał się naprawdę pracować i ta praca w teatrze była, szczególnie dla aktorów po szkole teatralnej, to była baza, a reszta to było to, co tam się trafiało, jakiś film. Teraz aktorzy też mają inaczej, no mają tyle tych seriali i tak dalej, no też nie zawsze ci z serialu radzą sobie na scenie, ale to nie ma co potępiać, ważne, żeby mieli pracę. Natomiast
No media, to co robią media, no to już jest z aktorami często bez ich woli. Z jednych robią celebrytów, z innych prawda, piszą o tym, to czy owo czasem to się w ogóle nie zgadza z prawdą, więc trzeba mieć do tego naprawdę dystans, ale chyba już nie ma innego, nie ma już innej zależności i mamy to, co mamy, musimy się w tym znaleźć, dostosować. Ja mówię, mnie to już nie za bardzo dotyczy, bo ja już wszystkie swoje najbardziej zawiłości i ekscesy mojego życia już mam za sobą, więc właśnie nie jestem jakąś tutaj pożywką dla mediów, ale też rozumiem, no tak, to jest nakręcanie jakiejś takiej spirali i rzeczywiście czasami to się kończy tragicznie, może jeszcze nie w warunkach naszego show biznesu polskiego rodzimego, nie są to aż i takie pieniądze i nie jest to aż tak nakręcone wszystko i człowiek nie jest taką jakby własnością przypisaną, chociaż w jakimś procencie na pewno. Wielkie solo zagram w nim.